Dzień Wiadomości Szkolnych. Dnia 4 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce na Maltę. W trakcie wyjazdu uczestniczyli w kursie językowym oraz odwiedzili wiele malowniczych miejsc, na przykład stolicę Malty, Walii. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni i z uśmiechem na ustach opuszczali pokład samolotu. W dniu 25 maja klasa 2A uczestniczyła w warsztatach teatralnych. Podczas nich uczniowie poznali teatr imienia Aleksandra Sebruka w Elblągu zza kulis, odwiedzając miejsca, do których normalnie mają wstęp tylko aktorzy. Wszyscy byli pod wrażeniem tajników, jakie skrywa ten budynek. Na pewno jeszcze nie raz odwiedzą ten teatr. Pod koniec maja część uczniów naszej szkoły pojechała na Politechnikę Gdańską, aby uczestniczyć w audycji Festiwalu Nauki. Uczestnicy wycieczki przeprowadzali wiele ciekawych doświadczeń, m.in. tworzyli lody, badali kosmetyki oraz poznali tajniki daktyloskopii. Wszystkim podobała się wycieczka, a uczniowie cieszyli się z nowo zdobytej wiedzy. W dniach 5-7 czerwca uczniowie klas 2E, 3P i 3A byli na wycieczce w Łebie. Mieli okazję zwiedzić m.in. Słomiński Park Narodowy czy ruchome wydmy. Oprócz tego uczniowie wspólnie biesiadowali przy ognisku i śpiewali. Wszystkim bardzo podobał się pobyt nad naszym polskim morzem. W dniach 11-20 czerwca uczniowie naszego gimnazjum udali się na wycieczkę do Hiszpanii. W trakcie 9 dni mieli okazję zwiedzić najważniejsze zabytki Barcelony, takie jak Sagrada Familia, Stadion Olimpijski czy Park Güell. Dodatkowo chętne osoby mogły udać się na stadion FC Barcelony Camp Nou. Również zawitali do Cannes oraz Księstwa Monako. Ostatniego dnia wycieczki uczniowie mogli odpocząć od typowego zwiedzania i oddać się szaleństwu w Europa Park, największym parku rozrywki w Niemczech. Dobra. Już? No już mój, ale tu idą. Ale musisz najpierw na nas tą kamerę, żeby wiedział kto skakać. Janek, jedyny słuszny prezent. Nie. Wojtek, kocham mamę. Franek, jestem meduzą! Kasper. Ja Siatkowski, subskrybujcie. Marcel z Konopi na tych 7, jestem drugi. Niedawno ukazały się wyniki konkursu Kangur Matematyczny, który odbył się 16 marca. Anna Majewska, Agata Szczuchniak, Marcel Słomiński oraz Marcin Oliński otrzymali wyróżnienie. Gratulujemy! 15 maja odbył się drugi etap konkursu gramatycznego. Po podsumowaniu obu części ukazały się oficjalne wyniki. Pierwsze miejsce zajęła Michalina Dębicka z klasy 3P, drugie miejsce Michał Bożek, również z klasy 3P, a trzecie miejsce Marcin Oliński z klasy 3E. Gratulujemy! 8 czerwca na 7 godzinie lekcyjnej w sali numer 56 odbył się trzeci szkolny turniej szachowy oraz rozgrywki warcaby. Za pierwsze 5 miejsc w turnieju przyznawano nagrody. W turnieju pierwsze miejsce zajął Adrian Kwiatkowski, drugie Julia Przybylska oraz pozostałe 3 Oliwia Przybylska, Michał Żurawski oraz Kuba Sidor. Natomiast w grze warcaby na podium stanęli Damian Stawicki, Tomasz Sobuń, Kasper Zawicki. Pozostałe 2 miejsca zajęli Damian Amernik i Ania Majewska. Gratulujemy! Zapraszam na ostatnie wydanie Kącika Śmieszka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem już Aleksander Siatkowski, a po mojej lewej stronie Robert Mazur. Witam. Tomaszu Jerzaku. Oraz Radosławie Dobrowski. Znowu nie odpowiedzieliście na nasze wyzwanie. Ja nie wiem, ile was można prosić.
Tomuś. Ja nie wiem, co ty w tej twojej szkole masz za matematykę, ale przypominam ci, że dwa minusy dają plus. Gdyby skoczyć z wielkości twojego wzrostu na wysokość twojej inteligencji, można popełnić samobójstwo. Widać, że się nie jesteście, nawet zaoraź na tym nie potraficie. Teraz jeszcze jak gimnazjum, skończyliście się. Żeby się skończyć, to trzeba najpierw zacząć. Ja już mam po prostu dość poziomu tego kącika śmieszka. Ej, a słyszałeś może ten drzap, dlaczego może nie mają płaskiej nocy? Słyszałem! A ty słyszałeś, że mobile łańcuchowej kamerze toaletowej? A ty słyszałeś, że chodzi do bary, zanamiowały piwo? Nie, nie słyszałem, ale możesz mi powiedzieć. No, przychodzi koń do bary i zanamiowały piwo. Pyta się klient obok, dlaczego do tym końca zanamiowały piwo? Też jestem zdziwiony, zawsze zamawiał duży. Zapraszam na podsumowanie naszej pracy. Wszystko zaczęło się w pewien piękny, słoneczny dzień, który niekoniecznie był piękny, ani tym bardziej słoneczny, bo zaczynała się już jesień. 14 października nagraliśmy pierwsze wydanie wiadomości, od razu wydanie specjalne z okazji Dnia Nauczyciela. Przez 251 dni służby nagraliśmy 8 wydań wiadomości, z czego 5 z nich umieściliśmy na szkolnym Facebooku, zyskując 3097 wyświetleń, co daje średnią na oszałamiającym poziomie 620 wyświetleń na odcinek. Wszystkie nasze filmy zebrały 80 lajków, 39 superek, 4 haha, nie wiem jak to inaczej nazwać, oraz jeden emotikon, przykro mi. Damianie sz... Najkrótsze wydanie szkolnych wiadomości trwało 3 minuty i 59 sekund. Było to wydanie listopadowe w 2016 roku, a najdłuższe trwało 11 minut i 27 sekund. Było to wydanie kwietniowe. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które dały lajka, dały superkę, dały haha i Damianowi sz... nawet za to, że dał przykro mi. Wszystkim osobom, które z nami pracowały, 19 osobom, które przewinęły się jakoś przez kadr, głównie w roli cameo, oraz 21 osobom, które z nami pracowały, oraz wszystkim, którzy chociaż na chwilę zobaczyli, kliknęli oraz obejrzeli chociaż 20 sekund szkolnych wiadomości. Czytał Jan Zapolski-Downer, prezes. To wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Do zobaczenia! Kolantem Martyna Wodzińska z klasy 3A. Gratulujemy i życzymy udanej pracy. Obniżyć głos? Co ty teraz robisz? Ja? Zobaczysz w ostatnim wydaniu. No. Tak? 10 klasa. To jak po 60 osób? Informacje dotyczące. Dobrze, że nie już ustępali.
Zróbcie sobie do mnie. Policzkowe, te zielone oczy. Chyba tak. Ta piękna grzywka oraz outfit. Niżej! Niżej! Niżej się już nie da!